Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku Call of Duty Gunslinger i robimy kolejną misję z głównego wątku fabularnego, no bo jak robi inaczej. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered when he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Oops, trzeba wyjść jakoś. Garść gorącego łowcy, bym miał całą wioskę strzelać? Jednym pociskiem z karabinu może zabić nawet dwóch przeciwników stojących w linii, a nie trzech? It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. I co ja mam tu niby zrobić? Jest, siedzę w celi. He was with John Kinney's gang. And they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Billy? Dzięki. My first order of business was finding a firearm. O, kolejny sekret, kapelusik. No to będę... Nie będę musiał, okej. Okay. Znajdę sobie jakąś klubę tutaj. Tym... Cokolwiek niegościnnym miejscu. Luckily, I located deputy Bob Olinger's mean-ass shotgun. Ach, shotgun. Niekoniecznie to jest broń, którą uwielbiam. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Boom. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. Okay, mamy nasz przeciwstrzałowiec, który będzie mi się bardziej efektywny. Kids raised a huge ruckus. Okay. Okay, między oczy. Idealnie, dawaj amunicję, dziękuję. Schowałbym się za osłoną i bym kulkę pakował, ale... Ale tutaj nie ma chowania się osłonami i nie mogę się przykleić do osłony. Okej. Uciekamy na... uciekamy dachami. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly, I was a fugitive. Zabij dla doświadczenia. Cholera, mamy tutaj jak na zalewie. Do osłony. Miejmy tutaj jak na jebanym talerzu. A jestem w stanie z tej odległości ich trafiać? Myślę, że jestem, tylko będą mógł sobie być. Oh.
Cholera, to jest marnotrawstwo amunicji. Jedno wielkie cholerne. Okej, okay, dobra, to stół. Mam raczej uciekać przed nimi, niż z nimi walczyć. Jakbym miał karabin, to bym go składał. Okej, okay, dobra, ten teraz. Tędy. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Czekaj się, bo mieszkańców, a nie zrobić wielką rozpierduchę? Serio? Dobra, no to skoro stealthy, to stealthy. Okej, okay, mamy 75 kulek do rewolweru. To jest sugestia, jak bardzo stealthy muszę być. Przekradnięcie przez miasto. But hell if they weren't all waiting for me. Apparently some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Tam jest jeden i mam go na celowniku. Trafię z tej odległości? Idealnie, między oczy. Tam jest kolejny. Tutaj za tą osłonę. Teraz tutaj za tą osłonę. Idealnie, między oczy. Jedna kula, jeden trup. Złota zasada. Jedna kula i jeden trup. Sniper mode activated. Okej. Me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean ass shotgun. A ja i tak latam z pistoletem cały czas. A nie z burówką. Dobra. Tutaj mógłbym się teoretycznie wycofać, wpuszczać jakiś sekret lub czegoś. Później mogę wpuścić szturm na tych kolesi i to gwałtowny. Ale nie z użyciem pistoletu. Tylko z użyciem, nie z użyciem tego biedę obrzyna. Okej, widzę. Widziałem tę beczkę, więc oczywiście czerwona beczka to oznacza wielkie boom. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Serio, nie ucieknę, jak ja cię robię, jedna strzał, jeden trup. Po co mi trup koncentracji teraz, skoro mogę go między oczy zastrzelić? Właśnie, co ty miałeś za broń, przyjacielu? Okej, okay, kolejny tank jest hitro z osłoną. Jedną kulkę już pakowałeś, brawo. Między oczy kolejny strzał. Czyli ja kontynuuję tradycję w ławę z pistoletem w FPS-ach i strzelam na headshoty na zasadzie jeden strzał, jeden trup.
Dobra, zróbmy tutaj nieco zamieszanie i podgrzejmy temperaturę. Chociaż podgrzanie temperatury mogę zrobić za pomocą innej broni. Wiem, że nie mogę się wiecznie ukrywać. Wiem, że nie ucieknę. Okej, tutaj nikogo nie ma, więc moi drodzy... Przejdźmy tu, tutaj też nikogo, ładunki wybuchowe wysadzone na wypadek, gdyby ktoś chciał mi zrobić pułapkę, tak zwaną, między oczy, jeden strzał, jeden trup. Kontynuujemy złotą regułę. Kolejny strzał i... Kolejny strzał, w zasadzie jeden strzał, jeden trup. I mamy wykonane, przebicie przez miasto. Przebiliśmy się, moi drodzy. Idealnie. Mam pełny tryb koncentracji, którego na razie nie chcę używać. I możemy tutaj wejść po drabince. Okej, naprzód, 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 hyc, 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 hyc. Teraz tutaj. Karabin. And that's when it occurred to me why Billy set me free. I możemy też mieć drugi przeciwstrzałowiec. A nie, na razie dwóch nie możemy mieć. Ale przynajmniej mamy karabin. Bardzo celną broń na daleki zasięg. To teraz mogę się z wami pobawić. Tam zegar, zapewne kogoś mi wystawił przy zegarze. D. U. D. S. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Mamy kolejną umiejkę, więc teraz... No szybkie przeładowanie karabinu. Bo chcę mieć zdobiony sześciostrzałowiec i zwiększone pomniejszone prędkość celowania i tego typu rzeczy. Okej, okay, enter. No to jest fajna fajny tryb ogólnie, fajną umiejętność ma. Więc idziemy w łowce. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Tarczownik. Because everybody in Lincoln would be dead. No. They all thought I was Billy. Okay, tarczownik rozwalony. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was okay, kolejny sukinko walczący wręcz rozwalony. Anyway, a wiem, skąd it was me or them. The only way forward led me straight to perdition. But the cards zaraz dealt, będę miał. Had no zaraz będę miał kolegę. Już cię mam. Ktoś jeszcze? Dobra, mam się udać w tamtą stronę. Dobrze, załatwiłem tej szybkiej sekwencji. Ja idę na razie w pełni tryb tego. Okej, tutaj kolumny, na której mogę skejtować, ale szkoda, że nie ma w tej grze opcji wychylania się zza osłon. To jest jedyna i dość poważna wada. Zmienimy sobie broń na pistolet. Okej,
idealnie, sokole oko. Okej, okay, za dom, Karol będzie jednak bardziej przydatny. Idealnie, teraz powoli, moi drodzy, powoli. Jeden strzał, jeden trup. Idealnie, tam jest jeszcze koleś. Idealnie, jeden strzał, jeden trup. Nie mam żadnej amunicji. Tu jest jeszcze. I jeden strzał, jeden trup. Dzięki temu mam zwielokrotne nowe punkty doświadczenia. Tam jak podziurawiliście beczki z wodą. W takim ciepłym klimacie. Ładnie to tak. I znowu jeden strzał, jeden trup. Ta taktyka ma swoje zalety, moi drodzy, ale ma też wady. Na przykład ja muszę dokładnie przycelować, wymierzyć, potrzebuję czasu do tego. Za tych beczek wygodnie będzie mi się strzelało. A tam jesteś. Pudło. Przeładuj. Idealnie, sokole oko z dużego dystansu. Tu się schowałeś. Ja jestem tutaj zaczekać, nie wiem jak ty. Między oczy, sokole oko. Czyli wiecie, jak ja lubię grać, jaki mnie pojemnie styl grania w FPS-y. Od osłody do osłody i zdejmować wrogu pojedynczymi strzałami w głowę, za osłod. Między oczy, idealnie, przeładuj. Tu jesteś. Idealnie, kolejny strzał. Zaczynam się wprawiać, moi drodzy. Między oczy, kolejny. Teraz ten niech się wychyli. Dobra, tutaj za beczkami się schowajmy. Tutaj będziesz miał łepek po wychyleniu się. Albo i nie tutaj, ale i tak cię zdjąłem. A i tak cię byłem w stanie zdjąć, mój ty nieprzyjacielu. Okej, okay, czyli dalej się przebijamy przez miasto. I miała być ucieczka w trybie stealth. A wyszło jak wyszło, wyszło jak zwykle. Okej. Sokole oko między oczy, teraz ciebie. Sokole oko, teraz ciebie. Sokole oko, idealnie. Idealnie podejmowanie. Czyli to jeszcze jakiś, bo zresztą can hide forever. Bla 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 bla. Też was nie lubię. Mogę wam się od tyłu wjebać na chatę? I oflankować? Między oczy. Headshot przyłożenie. To musiało boleć. Okej. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I trzymam skupienie na jakąś bardziej kryzysową sytuację, moi drodzy. Yes, Billy saved your ass, taking out Bob Olinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. Well, you didn't. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself.
Maksymalne skupienie. I killed him in a fair fight. Okej. Everybody saw I had no w uczciwej walce, jak na to sięgać po broń. Idealnie, moi drodzy. Lincoln got a mighty depopulated that day. That Garrett gunned down Billy 91,9. Mało krów, prawda? I to trudno. Jaki mamy czas? Myślę, że mamy czas odpowiedni na zakończenie odcinka, bo nie wiem, ile będzie następny etap trwał. Zatem do zobaczenia, cześć, trzymajcie.